Wydawnictwo M. Kanał YouTube Ku Bogu przedstawia audiobook. Zrealizowany na podstawie wyboru Leona Voté pod tytułem Święta Weronika Giuliani. Dziennik życia wewnętrznego. Czyta Magdalena Woźniak. Dziennik życia wewnętrznego. Święta Weronika Giuliani. Rozdział drugi. Nowicjuszka. Lata 1677-1680. Druga relacja. Dziennik pierwszy. Strona 20-26. W dniu, kiedy miałam przywdziać habit, wydawało mi się, że całe piekło rozpętało się przeciwko mnie. Z pomocą Bożą wszystko udało mi się z radością przezwyciężyć. Niczego nie okazywałam na zewnątrz i wydawało mi się, że Pan jest obok mnie, tak jakby był żywym stworzeniem. I tak mi mówił: trzymaj się, jestem gotów Ci pomóc. Nie wątp w to. Byłam szczęśliwa, słysząc tylko te słowa. W dniu, w którym zdjęłam swoje świeckie suknie i ubrałam habit, miałam jakby widzenie Pana. Teraz już sobie nie przypominam, jak to dokładnie było, dlatego więcej nie powiem. Przypominam sobie tylko tyle, że w tamtym momencie byłam jakby poza sobą i miałam wewnętrzne doświadczenie, że zaślubiłam się z Jezusem i otrzymałam jakieś światło rozświetlające to wydarzenie. Czułam, jakbym się całkowicie odmieniła. Wydawało mi się, że opuściły mnie wszystkie myśli o świecie i stworzeniach. Och, jakiego wtedy doznałam szczęścia. Wydaje mi się, że w nocy miałam widzenie, niczego jednak nie poznawałam, ani nie wiedziałam, co to było. Nie wszystko z tego widzenia sobie przypominam, dlatego nie opiszę go. Pamiętam tylko o doświadczeniu, że Pan mnie uznał za swoją oblubienicę. Wydaje mi się, że w tej wizji widziałam wszystko fizycznymi oczami. Byli tam liczni święci i święte, niezliczeni aniołowie i błogosławiona dziewica z całym swym niebieskim dworem. Więcej nie będę opisywać, bo dobrze tego nie pamiętam. Oprócz tego przypominam sobie jeszcze tylko, że miałam pragnienie kochania i szukania cierpień, całowania tego, do czego nie miałam ani skłonności, ani upodobania i okazywania właśnie czegoś przeciwnego, że podoba mi się to, do czego miałam wstręt w pokarmach, ubraniach i wpłynięciu pod prąd. Ile tylko razy przystępowałam do modlitwy, czułam, że jestem w tym coraz mocniejsza. Przez całe 3 miesiące nie miałam zaufania do spowiednika. Było to dla mnie bardzo przykre, ale nic o tym nie mówiłam. W tym czasie toczyłam różnego rodzaju walki. Od strony natury wszystko wydawało mi się trudne i wszystko dotkliwie odczuwałam, ale wtedy nie rozumiałam, czy była to natura, czy coś innego. Starałam się robić coś zupełnie przeciwnego, niż byłam z natury skłonna. Matka Ksieni wydawała mi się niedyskretna. Matka Mistrzyni nieudolna, a spośród mniszek żadna mi się nie podobała. Wszystko to były jednak moje subiektywne odczucia i wiedziałam, że miały one źródło we mnie samej.
Wiedziałam, że wszystkie te siostry z przełożoną na czele były pełne miłości. Mnie jednak wydawało się, że wszystko jest inaczej. Jedyną moją pociechą było chodzenie do kościoła, szczególnie na odmawianie oficjum, ale i z tym miałam trudności, bo nie umiałam czytać łaciny. Mimo to lubiłam słuchać jego odmawiania i zawsze, kiedy przełożona mówiła mi, żebym nie szła do chóru, bo bała się, że tak częste wstawanie mi zaszkodzi, ja nie śmiałam odmówić, ale kiedy usłyszałam recytowanie psalmów, stawałam ukradkiem za drzwiami chóru i pozostawałam tam przez całe oficjum. Postępowałam tak zawsze, gdy było to zgodne z posłuszeństwem. Przypominam też sobie, że byłam skłonna do okazywania miłości bliźniego. Mimo iż byłam taka mała i tak młoda, podejmowałam się trudnych rzeczy ponad moje siły. Kiedy pomyślałam, że wszystko mam robić z miłości do Boga, wszystko mi się udawało. O niższych rzeczach zawsze jednak myślałam z pewną odrazą. Wydawało mi się, że sama myśl o tym, że mam wszystko robić tylko z miłości do Boga, przewyższa mnie całkowicie. Niekiedy mówiłam sobie: Weroniko, jak o tym myślisz? Nie wiesz, że przyszłaś tu po to, by służyć, a nie żeby tobie służono. Kiedy jednak ja przychodzę, chcesz być inna. Tak nie będzie. Albo zmień się szybko, albo zmień ubranie. Wszystko to z pewnością wywierało na mnie wrażenie. Niczego jednak nie pojmowałam, bo zawsze byłam trochę nierozważna. W sumie jednak zarzuty, które sobie stawiałam, okazywały się pożyteczne dla mnie, ale później znowu zaczęłam odczuwać odrazę. Trwało to dłuższy czas. Nigdy jednak w niczym nie dawałam tego poznać po sobie. Noce spędzałam przeważnie płacząc. Nie wiem jednak, dlaczego płakałam. Wydaje mi się, że powodem tego było obrażanie Boga, a łzy z oczu wyciskało mi często także myślenie o najświętszej męce. Przypominam sobie, że sama myśl o tym, że gdzieś istnieje jakiś zatwardziały grzesznik, który nie chciał się nawrócić do Boga, była dla mnie tak bolesna, że męczyła mnie dniem i nocą i wtedy całym sercem zwracałam się do Pana ze słowami: Boże mój, jestem gotowa na wszelkie cierpienia, byle tylko nawrócili się do Ciebie wszyscy, którzy Cię obrażają. W tym celu dużo pokutowałam i gdy się biczowałam, mówiłam: Panie mój, nie zaprzestanę się chłostać, dopóki te dusze nie nawrócą się do Ciebie. Robiłam to całymi godzinami i zawsze byłam spragniona cierpień w intencji nawracania się dusz. Niekiedy udawałam się na spoczynek i wtedy słyszałam wyraźny głos, który mi mówił: Teraz jest czas nie na odpoczynek, lecz na pokutę. W mgnieniu oka wstawałam i uklęknąwszy przed krucyfiksem mówiłam: Boże mój, proszę Cię o duszę, te Twoje rany są słowami kierowanymi do mnie i ja razem z nimi mówię: Dusze odkupione krwią Jezusa, przyjdźcie do tych źródeł miłości, ja Was wołam i te święte rany wołają przeze mnie, przyjdźcie więc wszystkie, przyjdźcie wszystkie. Był to mój monolog kierowany do niezmierzonej miłości Boga i to jeszcze bardziej rozpalało we mnie pragnienie cierpienia w intencji zbawiania dusz. Po zrobieniu tego próbowałam ponownie udać się na spoczynek, ale nie potrafiłam oddalić się od ran Jezusa. Spędzałam przy nich całe noce, a odpoczynkiem były dla mnie łzy i westchnienia. Wszystko to było w pierwszym roku nowicjatu. Wydaje mi się, że w tym samym roku, w święta Bożego Narodzenia, stałam przed Jezusem leżącym w żłóbku, prosiłam Go o jakąś łaskę dla mnie i błagałam o Jego miłość. Nagle wydało mi się, że wyszłam poza siebie i wtedy
ukazało mi się Dziecię Jezus i powiedziało do mnie: Czego pragniesz? Na co odpowiedziałam: Ciebie, mojego największego dobra. On ponownie zapytał: Czego chcesz? Odpowiedziałam: Twojej miłości. Na to on: Co chcesz zrobić z moją miłością? Odpowiedziałam: Chcę odpowiedzieć miłością Tobie, tak mnie kochającemu. W tym samym czasie, gdy mówiłam, On mi to dawał, ja jednak nic nie rozumiałam. W swym sercu czułam jakby palący płomień i nie było we mnie innego pragnienia poza miłowaniem Boga. Mimo iż pozostawałam przy swoich zmysłach, wydawało mi się, że nie znajdę sobie miejsca, gdziekolwiek szłam czy byłam i cokolwiek robiłam. Dziecię Jezus było obecne w moich myślach jak żywe, tak jak je widziałam. O tym wszystkim z nikim nie rozmawiałam, nawet ze spowiednikiem. Robiłam tylko, co mogłam i szukałam okazji do cierpienia. Przez cały ten czas, kiedy się coś stało, dotkliwie to odczuwałam, bo nie było we mnie nawet cienia cnoty. Byłam we wszystkim zmysłowa, a ponieważ z natury jestem choleryczką, miałam wiele do zrobienia z tą swoją naturą. Kiedy w czymś uchybiłam, tak mnie to bolało i tak żałowałam, że ledwie się trzymałam, żeby nie upaść. Przypominam sobie, że w czasie nowicjatu za każdym razem, gdy wypadała jakaś uroczystość, Pan udzielał mi szczególnych łask i czułam się coraz bardziej oderwana od ziemskich rzeczy. Pamiętam, że w uroczystość Nowego Roku, gdy w nocy rozważałam tę płomienną miłość, która skłoniła Go do przelania Jego najdroższej krwi za nas, grzeszników, nie potrafiłam sformułować żadnej modlitwy i tylko stałam. W mgnieniu oka, nie wiem jak to się stało, poczułam się jakbym była poza sobą i wydawało mi się, że Dziecię Jezus zapraszało mnie. Nie rozumiałam jednak, co by to miało znaczyć. Było we mnie tylko pragnienie miłowania, jedynie Jego, i w głębi swego serca odpowiedziałam: Mój Jezu, jesteś moim dobrem. Nie chcę żadnego innego. Czasami, kiedy pełniłam obowiązki klasztorne, a więc przynosiłam wodę i drewno, zamiatałam i tym podobne, wydawało mi się, że nie mam siły tego robić. Mimo to, ponieważ były to normalne obowiązki nowicjuszek, wszystkie je wykonywałam i mówiłam sobie: Jezu, przyjdź do mnie, bo z Tobą wszystko zrobię. Mówiłam tak, nie myśląc o tym, niekiedy jednak nagle spostrzegałam Go obok siebie. Zaraz jednak znikał. Pozostawiał mi tyle siły, że robiłam to wszystko, co miałam zrobić, ale zrobiłabym dużo więcej. W tym samym roku w uroczystość zesłania Ducha Świętego, jak sobie przypominam, wydaje mi się, że Pan dał mi do zrozumienia, choć nie wiem w jaki sposób, bo nic nie rozumiałam, że mam się przygotować na przyjęcie tego, co Pan zechce mi dać. W jednym momencie poczułam się cała rozpłomieniona, płonęłam, ale nie widziałam ognia, czułam, że się spalam, a nie wiedziałam, jak to się dzieje. Wszystko to odrywało mnie od wszystkiego i budziło we mnie jedynie pragnienie kochania Boga. Nie przypominam sobie, co więcej mówiłam, wiem tylko, że powtarzałam o miłości, miłości i tak wiele razy o miłości. Gdy wszystko to się skończyło, pozostało we mnie pragnienie, żeby się nigdy nie odłączyć od Boga i miłować Go całym sercem. Szłam niekiedy do mojej matki mistrzyni i mówiłam jej: Naucz mnie, jak mam miłować Pana. Ona mi odpowiadała, że mam umierać sobie samej, że mam być posłuszna, iść za natchnieniami i tym podobne rzeczy.
Odpowiadało mi to i za każdym razem powiększały się we mnie takie pragnienia. Po pewnym czasie wracałam do mistrzyni, ona zaś dawała mi jakieś inne ćwiczenie. Czasem mówiłam jej: Matko mistrzyni, powiedz mi zawsze coś o Panu. Niekiedy wydawało mi się, jak zresztą pewnie też było, że inne nowicjuszki coś więcej robiły, że bardziej ode mnie kochały Pana i to mnie tak bolało, że niekiedy płakałam. Przypominam sobie, że któregoś wieczoru chciałam się trochę pomodlić przed udaniem się na spoczynek i tak mówiłam Panu. Panie mój, cieszę się, że wszyscy i wszystkie Cię kochają. Ja jednak chciałabym wszystkich w tym prześcignąć. I byłam niepohamowana w płaczu. O tych zawodach ścigania się na drodze miłości nie miałam pojęcia, nie wiedziałam nawet, czym jest doskonałość. Ciągle tylko miałam te pragnienia, szczególnie w dniu przyjęcia Komunii Świętej. Byłam jednak zwykłą ignorantką, nie sięgałam myślą wyżej, z niczego nie korzystałam, nawet nie rozmawiałam o tym ze spowiednikiem. W tym czasie przyszedł do nas spowiednik nadzwyczajny, ojciec z Towarzystwa Jezusowego, który trochę mnie poinstruował w sprawie modlitwy i nabrałam trochę otuchy. Zwierzyłam mu się z tych swoich pragnień, on zaś wybadał mnie dokładnie i, jak sobie przypominam, zalecił mi dotrzymanie wierności Bogu i odpowiadanie na Jego wezwania. Z aprobatą odniósł się do mojego zwyczaju płynięcia pod prąd i do mojej chęci cierpienia. Powiedziałam mu z całą prostotą: Ojcze, mam tylko to jedno pragnienie. Zdaje mi się, że śmiał się z tego. Powiedział mi, jak w rzeczywistości było. Nie wiesz, co znaczy cierpienie i dlatego tak mówisz. Wtedy nie przejęłam się tymi słowami, ale gdy mi się zdarzyło coś, co głęboko odczuwałam, przypominałam sobie to wszystko i powiedziałam: Teraz nadszedł czas, Weroniko, wprowadzić w praktykę to, co powiedział ci ojciec. Wizyta tego ojca bardzo mi pomogła, tak że powoli zaczęłam okazywać trochę więcej stałości i bardziej się liczyć z często otrzymywanymi wezwaniami i zaproszeniami. Druga relacja. Dziennik pierwszy. Strona 28-31. W czasie nowicjatu przy różnych zajęciach i pracach ręcznych znajdowałam się jednocześnie jakby poza sobą. Czasami tak mocno odczuwałam w sobie obecność Boga, że bez względu na to, co robiłam, nie odrywałam się myślą od Niego i wszystko dopomagało mi trwać tylko w Bogu. Wydaje mi się, że tę obecność Boga w sobie przeżywałam na różne sposoby. Najpierw w taki powszechny sposób, polegający na tym, że we wszystkim, co robimy, zawsze trwamy w tej obecności. Czasem jednak miałam bardziej żywą wiarę, dzięki odczuwanym wewnętrznym światłom była ona głębsza. Kiedy indziej, w sposób szczególniejszy, wielokrotnie wydawało mi się, że Pan jest zawsze obecny koło mnie, jak żywe jakieś stworzenie. Innym jeszcze razem zdawało mi się, że jest tak bardzo we mnie i zjednoczony z moją duszą, że byłam w nim zanurzona jak ryba w wodzie. O Boże, gdybym chciała opowiedzieć, jakie były skutki tego, jak wielkie pragnienie posiadania tylko Jego, i gdy ta obecność Boga na dobre mnie przeniknęła, pozostawiała we mnie pragnienie ogołocenia się ze wszystkiego i we wszystkim oraz oderwania się od siebie samej. Nie tylko, że czułam takie pragnienie tej obecności, ale zdawało mi się, że w tym samym momencie pouczała mnie ona, w jaki sposób mogę dojść do tego ogołocenia się. Mimo iż nad niczym się nie zastanawiałam i niczego nie rozumiałam,
Czułam się niekiedy w samym sercu tajemnych zaproszeń i wydawało mi się, że to Pan mnie zaprasza. Na nic się jednak nie decydowałam. Pamiętam tylko, że powstrzymywałam się od robienia czegoś złego i usiłowałam pokonywać swoją naturę. Nieraz mówiłam matce mistrzyni, żeby niczego mi nie odpuszczała bez zadania należytej pokuty. Ale co z tego? Gdy już ją odprawiałam, nadal czułam, że moja natura ciągle jest niespokojna. Usiłowałam ją uspokoić przez pokutowanie. Na zewnątrz nie dawałam żadnych oznak jej odczuwania. Wszystko ukrywałam i byłam radosna. Jeśli sobie dobrze przypominam moje życie wtedy, to była to ciągła walka i konflikty między naturą i duchem. Przez całe 3 lata nowicjatu, we wszystkie uroczystości i niekiedy w innym czasie, powracało we mnie pragnienie cierpienia i współzawodniczenia, która z nas bardziej kocha Pana. Wielokrotnie, gdy moje serce rozpalało się tym pragnieniem, wychodziłam poza siebie, nie byłam świadoma, co robiłam i czułam coś nowego, ale nie wiedziałam, co to jest. Mówiłam sobie, kiedy wreszcie rozpoczniesz, Weroniko? Czas już. I słyszałam głos wewnętrzny. Nie miej wątpliwości, jestem z Tobą. O Boże, dodawało mi to tyle odwagi, że wszystko bym wtedy zrobiła. Wydaje mi się, że już wtedy na modlitwie wiele razy jakby otwierała się przede mną droga, a potem naraz znowu nie wiedziałam, gdzie się znajduję. Zaczęłam sobie uświadamiać, że powodem tego wszystkiego była moja niestałość w odpowiadaniu na wezwania Boże i niedawanie odpowiedzi na to, czego Pan chciał ode mnie. Gdy myślałam o Jego męce i boleści i trwałam tak targana bólem i pragnieniem cierpienia, szukając w myślach sposobów na nie, wtedy poczułam, że nie robię tego, co Bóg chciał. W tym czasie znowu odezwała się we mnie chęć wyrzeczenia się wszystkiego i we wszystkim i usłyszałam głos, który mi mówił: chcę teraz, żebyś ogołocona ze wszystkiego i we wszystkim cała należała do mnie. Myślałam, że wszystko to były słowa Pana. Mówiłam: Boże mój, kiedy będę cała i we wszystkim zjednoczona z Tobą. Dłużej już nie mogę. Weź mnie teraz. W tym momencie otrzymywałam nad sobą dane mi przez Niego światło, które ukazało mi całą moją bezsilność i nicość. Ujrzałam w tym wewnętrznym świetle, że istnieje tylko jedno dobro – Bóg. Często zdarzały mi się takie rzeczy i nie dawały mi spokoju. Ciągle była we mnie gotowość i pragnienie należenia całkowicie do Boga, ale jak? Nigdy nie znajdowałam na to odpowiedzi. Wiele razy odprawiałam rekolekcje i dały mi one wiele dobrego. Zdaje mi się, że wtedy, kiedy zaczynałam modlitwę, od razu byłam cała skupiona w Bogu. Miałam jakieś widzenia, ale nie wiedziałam, nie zdawałam sobie sprawy z tego, co to było. Spowiednik mi to objaśnił i powiedział, żebym wszystko mu zreferowała. Ale ja nie bardzo wiedziałam, jak to zrobić, bo o tych rzeczach, które Pan mi ukazywał i wyjaśniał, nie potrafiłam mówić. Korzystałam jednak z tego, co mówił mi, czego oczekuje ode mnie. Oderwania od wszystkiego, umiłowania wzgardy, usilnego ćwiczenia się w miłości, wyrzeczenia się wszystkiego, co mogło się nie podobać Bogu, ćwiczenia się w cnotach, w pokorze, posłuszeństwie i we wszystkich innych. Kiedy jednak chciałam coś opowiedzieć, mogłam tylko powiedzieć, miałam natchnienie zrobienia tego czy tamtego, ale nie było to tylko natchnienie. Wydaje mi się, że w tych widzeniach Pan postępował ze mną jak nauczyciel w szkole. Ukazywał mi wiele rzeczy,
ale momentalnie znikał. Wiedziałam tylko wyraźnie, co miałam robić. Druga relacja. Dziennik pierwszy. Strona 32-36. Kiedy indziej, jak sobie przypominam, w pewnym momencie usłyszałam jakby pukanie do mojego serca i w tym samym czasie poczułam, że wybuchł w nim płomień. Myślałam, że przez to oszaleję. Mogłam tylko biegać raz w jedno, raz w drugie miejsce i mówić: Boże mój, miłości moja, spal mnie w płomieniach Twojej miłości. Czułam, jakby paliło mi się serce i wydawało mi się, że jest w nim Pan. Czułam, że uciekają ode mnie wszystkie inne myśli. Myślałam jedynie o Bogu i co mogę zrobić, żeby Go pokochać. Wydawało mi się, że do tego potrzebna mi jest Jego miłość. I tak mówiłam: O, nieskończona miłości mojego Pana, przyjdź do mnie, wciel się we mnie, ażebym mogła serdecznie Cię pokochać Twoją własną miłością. Nie zwlekaj już, nadszedł czas. Tak, tak, przyjdź. Gdy to mówiłam, doznałam wtedy poruszenia serca. Odczuwałam to tak, jakby podskoczyło z radości. Byłam w pełni świadoma, że nie wiedziałam, co się dzieje we mnie i ciągle byłam przekonana, że potrzebne mi było głębsze poznanie nieskończonej miłości Boga i swojej własnej nicości. Kiedy myślałam o tych dwóch rzeczach, wydawało mi się, że moja dusza za każdym razem coraz ściślej zespala się z najwyższym dobrem, a ja sama coraz bardziej odrywam się od wszystkich rzeczy stworzonych. Dlatego zaczęłam pozbywać się niektórych obrazków, które miałam w celi, i wielu innych niepotrzebnych drobiazgów. Byłam przekonana, że zrobię to bez najmniejszego żalu. Tak wielkie było we mnie pragnienie wyrzeczenia się wszystkiego. Tymczasem stało się zupełnie inaczej, bo mocno to przeżywałam. Moja natura z całych sił się przed tym broniła. W ten sposób uświadomiłam sobie, w jakim byłam błędzie, i zdecydowałam się wszystkiego się pozbyć. I tak zrobiłam. Pamiętam, że po zrobieniu tego częściej oddawałam się modlitwie myślnej i prawie nieustannie wyrzucałam sobie swoją niewdzięczność. Dużo mnie kosztowało podjęcie decyzji odprawienia spowiedzi generalnej. Ciągle nie miałam do tego serca. W tym czasie śmiertelnie męczyła mnie świadomość mojego dotychczasowego życia, do którego miałam obrzydzenie. Nie wiedziałam jednak, jak postąpić, żeby to powiedzieć spowiednikowi. Bardzo się tego bałam. Trwało to spory kawałek czasu. Byłam jednak spokojna. Niekiedy tylko ogarniał mnie lęk, że dopuszczę się jakiegoś ciężkiego grzechu. Ach, jak ja płakałam dniem i nocą i mówiłam Panu: Boże mój, daj mi łaskę wyznania tego błędu, jeśli to grzech. Żywiłam jakąś nadzieję, że Pan da mi tę łaskę, i ta myśl od razu mnie uspokajała. Pokój nie trwał jednak długo. W końcu przystąpiłam do spowiedzi. Wydawało mi się, że ze śmierci przeszłam do życia. Przypominam sobie, że męczarnie te dużo mi pomogły do unikania wszelkich okazji. Wszystko robiłam z powodu niewiedzy, niczego nie rozumiałam. Czułam, że Pan mnie woła, czasem słyszalnym głosem, czasem przez skuteczne natchnienia, czasem przez wewnętrzne światła, oraz że w widzeniach i uniesieniach, którymi mnie obdarzał, coś widziałam, poznawałam i czułam. Ja jednak trwałam w swej prostocie i niczego nie pojmowałam. Mówię to wszystko,
żeby lepiej poznano, jaka byłam i jak należy podziwiać wielkie okazywane mi przez Pana miłosierdzie i Jego nieskończoną miłość. O Boże, teraz, gdy tylko piszę o tym, co Pan czynił mojej duszy, czuję, jak z bólu pęka mi serce, gdy myślę, że nie odpowiadałam na otrzymane dobro. Kiedy przez te 3 lata nowicjatu czasem zastanawiałam się i myślałam o moich zaślubinach z najwyższym dobrem, czułam, że tak to na mnie oddziaływało, że w jednej chwili wychodziłam poza siebie. Wydaje mi się, że Pan niekiedy dawał mi się wyraźniej niż zazwyczaj odczuwać i że wiele razy odnawiał te zaślubiny ze mną i mówił mi, żebym się do tego przygotowywała. Niczego nie pojmowałam, ciągle tylko było we mnie wielkie pragnienie Jego przyjścia na te nowe zaślubiny. Otrzymywałam jakieś wewnętrzne światła wyjaśniające mi to, ale teraz nie przypominam sobie dobrze tych rzeczy, dlatego nic o tym nie piszę. Przypominam sobie tylko to, że wszystkie te rzeczy jaśniej ukazywały mi swoją nicość i od wszystkiego mnie odrywały. Coraz bardziej lubiłam odosobnienie, milczenie, ubóstwo, posłuszeństwo i pokorę. Ale oświadczam, że tych cnót we mnie nie było. Miałam jedynie wielkie ich pragnienie. Jednak nie znałam ich najgłębszej istoty. Szukałam ich tylko z tym wielkim pragnieniem, ale w rzeczywistości nie zdecydowałam się na ich zdobywanie. Wszystko to dodawało mi odwagi i mówiłam sobie: Weroniko, co ty robisz? Znajdujesz rzeczy dobre dla ciebie, a nie bierzesz ich? Zaczęłam dyskutować o tych cnotach i widziałam, że to było dla mnie dobre. Szczęść Boże, droga słuchaczko, słuchaczu, jeśli spodobał się Tobie ten audiobook, proszę ofiaruj swoją modlitwę za dusze czyśćcowe swoich bliskich, znajomych, przyjaciół lub dobroczyńców. Z Panem Bogiem.